Mówi się Jacek Sobala, witam Państwa. Jest wtorek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Dzisiaj prawie w pół do dziewiątej. Jesteśmy na żywo. ...507-964-253-507-964-253. Bardzo Państwu zazdroszczę, dlatego że jutro Państwo znajdą w kioskach najnowszy tygodnik Gazeta Polska. W tym najnowszym wydaniu jest kilka tekstów poświęconych decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zamknięciu kopalni w Turowie, m.in. Jacek Liziniewicz, Hubert Kowalski, Grzegorz Wierzchołowski piszą na ten temat. Tak właśnie wygląda ta okładka. Niemcy polowali na Turów. No i w tym temacie okładkowym w tekście Grzegorza Wierzchołowskiego czytamy między innymi, że wśród sponsorów Fundacji Rozwój, tak, Odkrywki nie, która zorganizowała protesty przeciwko odkrywce prowadzonej w kopalni Turów, jest organizacja Can Europe, finansowana przez rząd Niemiec i przez Komisję Europejską. Innym grantodawcą polskich ekologów jest Europejska Fundacja Klimatyczna, której szefem komitetu doradczego, a do niedawna prezesem Rady Nadzorczej, jest były wiceminister finansów Niemiec, słynący z załatwienia Rosji pieniędzy na zbudowanie Nord Streamu. O tym, jak walą ekologią w Polskę, pisze Jacek Liziniewicz. W Polsce działa kilkanaście potężnych organizacji ekologicznych, które zajmują się lobbowaniem w różnych sprawach związanych z konfliktami na linii człowiek-przyroda. Nie wyczerpują one jednak szerokiego spektrum tematów ekologicznych, ale skupiają się na kilku wybranych branżach, gdzie w Polsce wchodzą w grę olbrzymie pieniądze. To sprawia z kolei, że dla aktywistów przyjmowanie środków z zagranicy, by realizować swoje wielkie klimatyczne i przyrodnicze idee, staje się moralnie uprawnione. Można zarysować kilka frontów, na których obecny jest kapitał zagraniczny, na to wskazuje w swoim tekście Jacek Liziniewicz. Piotr Lisiewicz pisze o Platformie Obywatelskiej w artykule pod tytułem Sztandar Platformy Obywatelskiej wyprowadzić. Opozycja idzie coraz bardziej w rozsypkę, gdy chodzi o odwołanie Borysa Budki. Nikt nie pyta już czy, lecz wszyscy pytają kiedy. W oparciu o prezydentów miast i dawną, podstarzałą już młodzież Tuska chce budować swoje zaplecze Rafał Trzaskowski. Róża Thun zmierza wyraźnie ku Szymonowi Hołowni, którego współpracowniczką została już jej wychowanka Anna Radwan-Röhrenschew. Ireneusz Raś rozmawia z PSL-em. Pora przeskoczyć z PZPR do SDRP, tak sarkastycznie komentują sytuację w rozmowie z Gazetą Polską byli działacze Platformy. Problem w tym, że tratw ratunkowych jest kilka, a każda niepewna i skłonna podtapiać pozostałe. Tak polityczną kuchnię z ostatnich dni opisuje Piotr Lisiewicz. Generalnie z całego serca, jak zawsze, serdecznie Państwu polecam ten najnowszy tygodnik Gazeta Polska. Niemcy polowali na Turów, łatwo nas znaleźć po tej okładce z tym krzyżakiem. Tomek Sakiewicz dzisiaj zapytany przez portal Niezależna o to zamknięcie kopalni w Turowie powiedział coś takiego. Od początku analitycy, dziennikarze, publicyści domyślali się, że w sprawie Turowa zaangażowane bardzo mocno są interesy i działania niemieckie. Było oczywiste, że Niemcom zależy na tym, żeby podrożyć koszt funkcjonowania polskiej gospodarki, która rozwija się o wiele szybciej niż niemiecka. Było też oczywiste, że wykopując rów pomiędzy Czechami a Polską, uszkadzają zarówno projekt V4 Grupy Wyszehradzkiej, jak i szerzej projekt Międzymorza, który powoduje, że Niemcy przestają być jedynym hegemonem w Europie. Działanie hiszpańskiej sędzi nie do końca rozumiejącej, jaką decyzję podjęła, ma ogromne podłoże zarówno ekonomiczne, jak i geopolityczne. Są też i ślady działań lobby rosyjskiego w tej sprawie. Nasze służby muszą czujnie na takie rzeczy reagować na każdym etapie, zarówno na etapie negocjacji, jak i analizy sytuacji, bo wiara w to, że istnieje tu jakikolwiek wolny rynek, jakieś sprawiedliwe unijne sądy, pada w momencie, gdy zaczynają się twarde interesy największych mocarstw, zupełnie nie liczących się z interesami mniejszych państw. No pewnie, że nie ma tutaj mowy o żadnym wolnym rynku, to jest wyłącznie biznes i do tego jeszcze bardzo twardy. A jak twardy, no to widać po tym, co nam zrobili z tym Nord Streamem, po tym, jak zabrakło Trumpa. Polecam Państwu najnowszy tygodnik Gazeta Polska. Przypominam, że znajdą tam Państwo całą serię artykułów poświęconych tej sprawie zamknięcia kopalni w Turowie. No, dzisiaj taki dzień specyficzny, dlatego że
To jest święto właściwie nas wszystkich. Każdy z nas jest dzieckiem, inni bardziej, drudzy mniej, ale to święto nas wszystkich dotyczy. Film, który z tej okazji, uwaga, Telekino, przygotowaliśmy, no to jest taka, powiedziałbym, można zarzucić temu filmowi, że to jest kryptoreklama węża ogrodowego. Ale proszę mi wierzyć, że jako szczęśliwy posiadacz czwórki dzieciaków mogę powiedzieć tak absolutnie odpowiedzialnie, że tak zwany szlauch to jest przyrząd, który przydaje się nie tylko w ogródku. Jeżeli możemy pokazać Państwu teraz, chyba że ktoś tam czeka na łączach, ale chyba nie. Jeżeli możemy Państwu teraz pokazać ten film, który ma uczcić to dzisiejsze święto, to uwaga Telekino, bardzo proszę. Już dobrze, mamo. Nie rozumiem mowy twej, czy tam lęk, czy tam śmiech. Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz. Otwórz nim nieśmiałość naszych słów. Ważny jest serca alfabet, ciepły uśmiech jak słownik. Jesteśmy jest tak, proszę Państwa, że to znana stara prawda, że dzieci się dzielą na te brudne i nieszczęśliwe. Każdy, kto ma dzieci, to dokładnie wie, o co chodzi. To nie jest tak, że rząd nie myślał o tym, że władza generalnie nie myślała o tym, co przygotować na to dzisiejsze święto na 1 czerwca. Pan minister Michał Dworczyk dzisiaj podczas konferencji prasowej poinformował o tym, że rozpoczną się niedługo, dokładnie 7 czerwca, szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Decyzja została podjęta po pojawieniu się pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków oraz po wydaniu opinii przez Radę Medyczną obradującą przy premierze. W związku z tymi decyzjami podjęliśmy decyzję, że od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci od 12 do 15 lat. To ponad 2,5 miliona uczniów, tak powiedział dzisiaj minister Dworczyk. No i szef KPRM-u wskazał także miejsce, gdzie objęte szczepieniami dzieci będą mogły otrzymać dawkę preparatu. Po dyskusjach, po analizie sytuacji, po wymianie opinii z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji i Nauki i na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ustaliliśmy, że na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się w punktach szczepień populacyjnych i powszechnych. No i przyznał jeszcze pan minister, że szczepienia w szkołach się rozpoczną we wrześniu. Nadal trwają dyskusje nad podawaniem szczepionki przeciwko COVID-owi młodszym dzieciom. Na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach, rozpoczniemy je od września. Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Jeżeli okażą się one pozytywne, to będziemy w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej podejmowali decyzję w sprawie szczepień młodszych dzieci, tak powiedział minister Dworczyk. A minister edukacji zapowiedział, że, a to może za chwilę Państwu powiem po rozmowie z panem Antonim z Zakopanego. Kłaniam się, panie Antoni. Dobry wieczór.
Witam całą redakcję pana w szczególności i w ogóle chciałem krótko i zwięźle. Tam dzisiaj mieliśmy ten samolot nasz, czy wczoraj to było, który zatrzymali, weszli na pokład panowie i wyciągnęli sobie tego, który im pasował. Polski samolot to jest polskie terytorium. Tam nie wolno nikomu wchodzić, bo jeżeli tak się będziemy starać, to nam wejdą po prostu, bo oni chcą tu. Przejdzie przez granicę jeden z drugim, czy przejedzie i co my zrobimy? Znowu ich wpuścimy? Przecież tak nie wolno robić. To jest terytorium państwa. Pasażerowie weszli. Pilot odpowiada za nich. Drzwi zamknięte. Jeżeli oni się domagają, to ma radio, to się dzwoni do konsula, do ambasadora, na wszystkie strony i się nie otwiera. A nie takie rzeczy, że robią z nami co chcą, a my im na to pozwalamy. Ja się zdaję sprawę, że może były takie rozmowy, może gdzieś dzwonił, może mu kazali te drzwi otworzyć, ale to znaczy, że mamy w tych konsulatach, w tych ambasadach popłuczyny po okresie tam sprzed powojennym jeszcze. No. Przecież tak nie może być, żeby oni nam weszli, bo jutro wejdą nam na statek, a po pojutrze nam wejdą przez granicę do nas. No. Jestem zbulwersowany tym, co się stało. Rozumiem, ale sam pan powiedział o tym, że za mało wiemy na ten temat, żeby kategorycznie sądy wydawać. Tak było, ale mówię, jeżeli tak nie było, to szkoda gadać, co się dzieje. Bulwersować się tym... że bomba jest. No, bo jeszcze rozumiem, no weszli, bo bomba, bo to, bo tamto, wiadomo, że i tak wymysły, no ale jeżeli tego nie było, to się drzwi nie otwiera i nie wpuszcza nikogo. Ten pilot odpowiada, on ja nie wiem, no on jeżeli tak zrobił, że z własnej woli to zrobił, to on po powrocie do nas, to powinien ja bym się tym prokurator zająć. Spokojnie, ja nie spekulowałbym tak, jak najdalszy byłbym od tego, żeby tak spekulować, że co on zrobił, nie wiemy co on zrobił, nie wiemy jak to się odbyło. Przyjmuję do wiadomości pana oburzenie, że coś takiego miało miejsce, natomiast nie oskarżajmy tego pilota, bo naprawdę nie wiemy, czy są jakiekolwiek podstawy do tego. Sam powiedziałem, że może tak chciał zrobić, ale mu pozwolili. No muszą to znaleźć. No rozumiem, ale to bardzo uprzejmie dziękuję panie Antoniku. Dziękuję, kłaniam się, dziękuję. Miłego wieczoru. No więc proszę państwa... Nasz minister edukacji Przemysław Czarnek w związku z tą zapowiedzią, z tym prezentem rządu dla dzieciaków. Ja to mówię żartem oczywiście, tak? Przecież wszyscy wiemy, jak się dziecko zachowuje na widok strzykawki. I powiedział tak pan minister. Bardzo ważnym świadkiem tego wszystkiego jest nauczyciel. Nauczyciele w przytłaczającej większości zaszczepili się. Z akcji szczepień zorganizowanej dla tej grupy zawodowej skorzystało około 70%, a w niektórych miejscach nawet więcej. Oni sami mogą powiedzieć uczniom i rodzicom uczniów, jak to wygląda, jak zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego i możliwość wykonywania swoich obowiązków każdego dnia. W jaki sposób nauczyciele, wychowawcy będą docierać do uczniów, to już jest sprawa nauczycieli. My w to nie ingerujemy. Natomiast na pewno przekażemy wszystkie rzetelne informacje na temat szczepień, skutków szczepień, na temat tego, jak akcja szczepień wśród dzieci i młodzieży będzie wyglądać w najbliższych tygodniach i miesiącach. No ja przewiduję, że tutaj może być dym z tymi szczepieniami jeszcze większy, z tymi szczepieniami dzieciaków jeszcze większy niż z tymi szczepieniami dorosłych. Natomiast jak już jesteśmy przy szczepieniach dorosłych, to ja bardzo bym chciał państwu, tylko tak patrzę, czy zdążę, bardzo bym chciał państwu przedstawić tekst takiego felietonu, który napisał nie nasz naczelny, inny naczelny. Naczelny Jacek Karnowski napisał taki felieton pod tytułem Czy przeciwnicy szczepionek ogłoszą odwrót ze ślepej uliczki tych, którzy poszli w tę stronę, trzeba dziś zachęcać do zawrócenia. Głęboko się zgadzam z tym tekstem i z tym, co Jacek tutaj w tym tekście napisał. Były kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak w rozmowie z Radiem Z nie chciał ujawnić, czy się zaszczepił na koronawirusa, czy też nie.
Sprawy związane ze zdrowiem i leczeniem to sprawy pomiędzy pacjentem i lekarzem, a nie do dyskutowania w mediach, szczególnie jeśli jest się politykiem, tak przekonywał polityk, dodając: nie chcę komentować indywidualnych praktyk medycznych, tym bardziej, że powstał zły zwyczaj, by brać osoby popularne jako doradców w sprawach medycznych. A przecież jakie my mamy kompetencje, żeby komuś doradzać? Postanowiłem, że nie będę tego komentował, bo to nie jest zakres mojej pracy, tak mówił Krzysztof Bosak. Całkowitej pewności nie mamy, ale z całego dialogu można wnioskować, że Krzysztof Bosak jednak się zaszczepił. Gdyby tego nie zrobił, po prostu powiedziałby nie i wszystko byłoby jasne, pisze Jacek Karnowski. Jest też oczywiste, dlaczego ten konkretny polityk woli pozostawić sprawę w sferze cienia. Duża część wyborców Konfederacji to koronasceptycy, bardzo często nieufni również wobec szczepionek. W sumie to bardzo ciekawa sprawa, bo Krzysztof Bosak ma rację, mówiąc, że politycy nie powinni być ekspertami w kwestiach medycznych. W tym wypadku sprawa nie jest jednak taka prosta. Skuteczność szczepień zależy od poziomu wyszczepienia społeczeństwa. Jeżeli będzie on niższy niż minimum 70-80%, nie zdołamy zdusić wirusa i znów czekają nas powtórki z zamykania życia społecznego, szkół, restauracji, hoteli. W tym kontekście indywidualne deklaracje osób, które mają wpływ na duże grupy ludzi, a Krzysztof Bosak jest taką osobą, nie są bez znaczenia. Przeciwnie, one znaczą bardzo dużo. Oczywiście szczepionki działają nie tylko na poziomie społecznym, statystycznym, ale i jednostkowym. Nie chronią całkowicie przed koronawirusem, ale sprawiają, że prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu COVID-19 gwałtownie spada. W tym kontekście jasna deklaracja polityka Konfederacji również miałaby istotne znaczenie. Być może przekonałaby część sympatyków tej formacji do pójścia w ślady lidera, o ile, podkreślam, rzeczywiście się zaszczepił. Warto podkreślić, że mieliśmy już bardziej spektakularny przypadek. Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski zaszczepił się, mimo iż wcześniej deklarował, że tego nie uczyni, i dobrze zrobił, pisze Jacek Karnowski. Myślę, że takich przypadków będzie więcej. Szczepionki działają także na nowe warianty koronawirusa. Nie widać też, by przynosiły istotne statystyczne skutki uboczne. Sprzeciw wobec tej drogi walki z pandemią w istocie jedynej możliwej był ślepą uliczką. Tych, którzy poszli w tę stronę, obawiając się kolejnej globalnej manipulacji, a takie manipulacje rzeczywiście się zdarzają, ludzie bywają oszukiwani, trzeba zachęcać do zawrócenia. Rzecz jasna, nie wszyscy zawrócą. To znany mechanizm społeczny. Ludzie, którzy dużo zainwestowali w negację i pandemii, i szczepionek, będą do końca bronili swojego punktu widzenia. No i w czasach internetu zawsze znajdą linki, artykuły, relacje, które potwierdzą ich wizję świata. Ale świat pójdzie naprzód, bo nie ma innego wyboru, bo szczepionki już nie raz i nie dwa wybawiły ludzkość z opresji chorób, które kiedyś dziesiątkowały całe pokolenia. Ostrożność jest zrozumiała, ale zestawienie na szali pandemii i jej kosztów, także zdrowotnych z jednej strony, a z drugiej wszystkich zarzutów wobec szczepionek, nie pozostawia wątpliwości, co należy wybrać. A w dorosłym życiu są sytuacje, gdy coś wybrać po prostu trzeba. To pisze Jacek Karnowski, a ja tylko przekazuję Państwu pod rozwagę. Koniec części pierwszej. Za chwilę widzimy się znowu.